Witam Was serdecznie. Mam Wam tyle do opowiedzenia i mam tyle do zrobienia. Historia z dzisiejszego dnia, bo to, co się dzisiaj wydarzyło, to jest jakiś hit. Wstałam o 6 rano. Wsiedliśmy do pociągu na 7:30 i jechaliśmy do Gdańska na mój pierwszy wyjazd służbowy, gdzie miałam jechać do firmy i opowiadać o mojej firmie, zachęcać do współpracy ze mną, no nie? Jedziemy, spotkanie mieliśmy o 11 i powinniśmy na 10:30 być w Sopocie. Ale po drodze mieliśmy hamowanie awaryjne, bo ktoś się rzucił pod nasz pociąg. No, to było w Iławie. Podstawili drugi pociąg i my wyskakiwaliśmy z pociągu, żeby wejść do drugiego pociągu. Jak nie macie peronu, to wy wysiadacie, jakby trzeba zeskoczyć pół metra w dół. I my tam ledwo daliśmy radę zejść i wejść do tego drugiego pociągu. No i się spóźniliśmy ponad godzinę na to spotkanie, ale dojechali się na spotkanie. I siedzimy na spotkaniu i nagle akwarium zaczyna drżeć, stół zaczyna chodzić i taki szum jest wielki. Ja mówię, co się dzieje. Babeczka siedzi normalnie na spotkaniu i mówi tak, bo detonują miny wodne w zatoce. To normalne. Co się dzieje? Normalnie tak dziwny dzień. I na początku jeszcze ten człowiek z pociągu, co się rzucił, to przeżył. I że dłoń mu urwało chyba. A potem się okazało, że jednak nie przeżył. Ty to zawsze jakieś przygody masz, jak z domu wyjdziesz? No bez kitu. I powiem wam, że mijaliśmy ten pociąg, z którym się zderzył ten człowiek, to patrzyłam. Ci ludzie, z którymi pojechałam w tą delegację, mówili, nie patrz Kasia, to będzie traumatyczny widok. Ale stwierdziłam, nigdy tego nie widziałam, muszę zobaczyć. Była tylko taka mała plama na przodzie pociągu. Nie było parawanu ani nic. No bo przeżył na początku, no to chyba se poszedł. Albo go wzięli, nie wiem. Se poszedł, no w sensie nie, że poszedł, ale on przeżył na początku. Podobno tylko dłoń mu urwało i że jest połamany. No to nie leżał tam, nie? Ale w ogóle jakiś głupi pomysł miał ten pan, bo my się zatrzymaliśmy w Iławie na stacji i ten pociąg dopiero ruszał. Więc jak on się chciał rzucić pod pociąg, to mógł wybrać miejsce, gdzie ten pociąg będzie bardziej rozpędzony. Nawyzywaj go jeszcze. No nie mogę go już nawyzywać, bo już nie żyje. Ale no taki dzień dziwny był. Dziwny taki dzień. Ale samolubny, przez niego się spóźniłaś. A to swoją drogą trochę, nie? No bo jak już chciał zakończyć jakby swój żywot, to mógł zrobić tak, żeby innym nie przeszkadzać. My się spóźniliśmy 1,5 godziny na spotkanie. A spotkanie udane? A tego właśnie nie wiem. Znaczy moja prezentacja poszła chyba całkiem dobrze, jak na pierwszą prezentację, nie mam jeszcze odniesienia, ale zadawali dużo pytań i wydawali się być zainteresowani, więc... Konduktor to przerąbane, nie? Motorniczy pociągu przerąbane. I babeczka jak ogłaszała, że ktoś się rzucił pod pociąg, to też i tak głos strasznie drżał, była taka przerażona. Ale ja czuję, że ja jestem spaczona przez internet. Przez te takie różne filmiki, czy z tą strzelaniną, czy z takimi rzeczami jak chłop spadał z tego 13 piętra i się odbił od chodnika. Zamiast myśleć, o Jezu, jaka tragedia, to ja miałam w głowie, ty ciekawe, czy będzie widać, jak będziemy przejeżdżać. I wydaje mi się, że coś jest już ze mną nie tak. Znieczulona już? Trochę się czuję znieczulona. Tym bardziej jak patrzyłam, jak reszta ekipy, z którą jechałam, reaguje, to ja się czułam dziwna. Czułam się dziwna. Nie było widać. Ty, to pudełko pachnie. Ty, to pachnie. Właśnie nie nowością, jakimiś perfumami. Fajne. Ta, pudełko powącham, ale widzę, nie powącham. Słucham? Ty chcesz, żebym ja cię powąchała? Nie. Nie, no wzorze cię. Wsikałem się dzisiaj dużo. Nie. Ej, zajebiście to pachnie. Ale on jest piękny. Ja go widziałam tylko na sesji, miałam go na chwilę tylko. On jest taki slim fit. Jest taki leciutki. Model, bo ktoś pytał o model. Ja oczywiście znam na pamięć model. Motorola Edge 40 Neo. Tak, będę używała tylko Motoroli teraz. Robiłam aktualnie DeLorean unboxing mojego nowego, wspaniałego telefonu Motoroli, mojego nowego sponsora, którego jestem ambasadorem marki. Teraz opowiadam o moim drugim sponsorze, MediaMarkcie, gdzie będzie można mnie spotkać. I to będzie w piątek i w sobotę. Jeszcze w tym tygodniu opowiem wam o nowościach od firmy Edifier. Jestem rozchwytywana. Baner reklamowy. Trochę tak, trochę mi się nałożyło. Fajne współprace, więc nie mam za bardzo nic przeciwko. 73% to absolutny rekord wszechczasów. Co robią ludzie, którzy nie idą na wybory? W sensie ta 1/4 ludzi, która nie poszła. A co robią ludzie, na przykład, którzy są w szpitalu? Nie, że umierają, czy się leczą. Oni mogą w jakiś sposób głosować? Upoważnienie mogą dać? Freeze ze swoimi 5 milionami subskrypcji nie załapuje się nawet do top 100 globalnych kanałów. Żeby dołączyć do tego zaszczytnego grona, trzeba bowiem osiągnąć milionów subskrybentów, co najmniej 38. Ile? Czyli każdy jeden obywatel naszego kraju musiałby dać ci suba, żebyś się do top 100 na świecie załapał, no. Krzysztof Stanowski natomiast opublikował na swoim Twitterze podsumowanie tego, jak mocno przyczynił się do sukcesu kanału sportowego, statystykę w ilu najpopularniejszych programach opublikowanych na kanale sportowym. Widziałam wystąpił. To. Przygotował listę wszystkich filmów wraz z wyświetleniami i zaznaczył na zielono te, w których brał udział. Stwarza to wrażenie pewnego braku klasy przy rozstaniu. Ale oczywiście true, też miałam takie, no
to fajnie, ale że można by było tak, no wiecie, bardziej z klasą to zrobić, że właśnie zachował się trochę jak takie małe dziecko, takie my sami jesteśmy w stanie dojść do tego, że bez niego kanał sportowy może mieć wyświetleniowe problemy i on nie musiał tego w ten sposób aż tak podkreślać, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Takie dobitne pokazywanie tego jest takim nietaktem, ale chciał, no chciał, tylko że właśnie przez to buduje się trochę jako taki wizerunek, jako takiego naburmuszonego nastolatka. Co ja to nie jestem, uciekam z domu, rodzice to są tacy, a ja wam wszystkim jeszcze pokażę, że sam jestem najlepszy. Pretensjonalne i dziecinne trochę. Marcin Dubiel odpowiedział błyskawicznie, odpisując: Joker bije asa Sylwestrze, let the game begin. I to mi się też trochę nie podoba. Z podejrzeń o przestępstwo i cierpień ofiar robi się PR-owa gra w szachy. I to z jednej i z drugiej strony, nie? No to w pokera, no. Ale no nie podoba mi się to za bardzo. Mam takie mieszane uczucia. I czuję, że to będzie Pandora Gate runda druga trochę. Już nie z takim zaangażowaniem, już nie jakby z tym, ale na powrót będzie wszystko mielone jeszcze raz w kółko, dobitnie i takie wiecie, że to wszystko będzie od nowa robione. Takie mam wrażenie. Ale już bez takiego zaangażowania publiki. To nie będzie znowu tak, że rypsą 40 tysięcy widzów na streamie i tak dalej. To już nie będzie w ten sposób. Tylko zostanie to potraktowane jako kolejna internetowa drama. Już nie taka internetowa drama o Boże, co oni zrobili, tylko taka dramka. To też mi się nie podoba, bo to będzie takie spłycanie trochę tego wszystkiego. Niezniszczalna jest agencja Spotlight, która w związku z całą aferą, która przetacza się przez internet w ostatnich tygodniach, boryka się z ogromnymi problemami związanymi z zarzutami kierowanymi w stronę jej założyciela. To jest ten z Move Federation. Kto to jest? Instagram. What? What? Ona ma 3,7 miliona obserwujących? Kto to? Kolejna Caroline Derpiński? Czyli co, dupa, cycki, lecimy do przodu. Nie, nie smutno mi teraz. Powiem ci tak, wolałabym mieć moje 250 tysięcy obserwujących, nie szczując ludzi kawałkiem cyca bądź utkiem, niż mieć 3,7 miliona i jedyne co mieć do zaoferowania to kawałek mięsa. Ty nie masz czym szczuć? To teraz kurwa. Widzisz to bioderko? Widzisz to bioderko? Widzisz jakie zajebiste bioderko? Jak to nie ty? To ja! To serio ja! Zajebiście wyglądam. To nie jest ani Photoshop, ani AI, ani nic. Zajebiste bioderko mam. Dzisiaj specjalnie wrzuciłam zdjęcie, które nie jest reklamą. Tu była reklama, tu była reklama, tu była reklama. I w czwartek też muszę wrzucić reklamę, więc nie chciałam, żeby te posty były tak bardzo koło siebie, dlatego dzisiaj sobie na dworcu zrobiłam zdjęcie. Żeby nie były tak bardzo same reklamy, żeby nie było. Czyli ty masz do zaoferowania reklamy? Nie, no. Teraz mam taki okres, że nagle mam same reklamy. Ale tu wyglądam tak zajebiście. A chcecie sneak peek na jeszcze jedno zdjęcie, które rozważałam jako drugie? Dobra, to wam pokażę, ale to tak nie mówcie nikomu. Zastanawiałam się między tym, co jest na Instagramie, jako pierwszym postem, a tym. No, zajebiste, nie? Może też je wrzucę. Mam jeszcze dużo zdjęć z tej sesji, które też są takie. No. Jaram się. To była najtrudniejsza sesja, jaką miałam i miałam osobę, która mnie ubierała, osobę, która mnie czesała, osobę, która mnie malowała i osobę, która mówiła mi, gdzie mam stanąć i co mam zrobić. Sesja trwała chyba 3 godziny albo 4 godziny, coś takiego. I w ciągu tych 4 godzin ja się 3 razy przebierałam. Mam 3 stylizacje. Jedna to jest ta w kapturze, co jest zdjęcie, druga to jest ta. I jeszcze jest jedna stylizacja, taka delikatniejsza. Najdelikatniejsza z nich wszystkich. No nie, no trzeciej wam już nie pokażę, no bez przesady. Zobaczcie na Instagramie, będę je wrzucać. Czyli potrzeba 5 osób, żeby Kasik tak wyglądał. A trochę tak. Trochę tak. Trochę smutne. Ej, ale wy widzicie, jaki makijaż i jaka stylizacja to jest catfish? Makijaż to jest taki cheating IRL. Popatrzcie. To? To? Rozumiecie? To jest oszustwo. Pay to win. Pay to win trochę, no. Kasik z raperka. Ona nawija. A to ja rozkładam. Ja stoję szeroko z nogami, także ten trochę autodisno, trudno. Instagram w tym miesiącu jest dla mnie bardziej dochodowy niż Twitch, szczerze powiedziawszy. A wy tam za nic nie płacicie. Wystarczy, że zostawicie followka i dzięki temu ja zarabiam. Rozumiecie? I Patrycję Mołczanow, która podkreśliła, że przemyślała sobie wszystko, co powiedział Konopski i postanawia, że nie będzie więcej publikowała treści, które mogą być odebrane jako zbyt roznegliżowane. Wow, ktoś jej podpowiedział dobry ruch wizerunkowy. Wow, poka jej Instagram. Dobra, bardzo fajne awokado. Wygląda na idealne na kanapkę. Niezbyt, nie za twarde, ale też takie nierozpadające się, wiecie. Idealne awokado. Kurwa, ja tak patrzę i ludzie mają tyle strojów kąpielowych, a ja od 7 lat mam jeden i to zajebany siostrze. Muszę iść na zakupy. No ile? Lol, co zdjęcie to inny? A Nac chyba nie wpadła na ten sam pomysł, co Patrycja, co? Operacja cycków musi się jej zwrócić, no że tak powiem. Ej, ludzie jak chodzą na golf? Golfa? To tak tylko w filmach dla dorosłych się ubierają. A to, co to w ogóle jest? Luki, my jajka, młodemu.
Luki to wieśniak jest, gangplanka pikuje. Luki to wieśniak jest. Ja to przez przypadek znalazłam. Co chyba było dziwne. Jak się mówi prawidłowo, Bukareszt czy Budapeszt? To są dwa różne miasta. I tyle obejmowało pytanie. Oba są stolicami, które w którego kraju? Dobra, Budapeszt to Węgry, a Bukareszt, kurwa, nie wiem. Czechy mają Pragę, dużo wiem, tak? Czego może być, kurwa, stolicą Bukareszt? Nie wiem, poddaję się. Rumunia? Niestety.